No witam, witam. Zapraszam serdecznie do świata newsów w kolejnym odcinku na typowym kibicu. Let's go! Patec i Latwo Gang spotykają Neymara w Brazylii? Czy to naprawdę Neymar? Czy on nie powinien się rehabilitować? Polscy piłkarze ręczni odpadają z Euro już w fazie grupowej, niestety po dwóch porażkach i po uratowanym honorze z Wyspami Owczymi. Jakub Rzeźniczak na wylocie z klubu. Jakub Rzeźniczak zwolniony z Kotwicy Kołobrzeg za skandaliczną wypowiedź w Dzień Dobry TVN. Zapraszam, ja jestem Kacper Mi, wjeżdżamy. W polskim internecie znowu głośno. No, w polskim internecie wypłynęło zdjęcie Pateca YouTubera i Latwo Gang TikTokera, którzy są obecnie w Brazylii, kręcąc odcinki do swoich kanałów. Spotkali tam kogo? Neymara, ale zobaczmy na tą fotkę. Czy to aby na pewno jest Neymar? No nie, słuchajcie, to nie jest Neymar. To jest oczywiście sobowtór Neymara brazylijskiego. Neymar w tym momencie się rehabilituje, więc wątpię, żeby latał z naszymi YouTuberami i TikTokerami po Brazylii. Także wydaje mi się, że tutaj na 100% jest to oczywiście podróbka Neymara. Taki Neymar pracujący w kebabie, ale po godzinach robi sobie foteczki i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ale oczywiście nie jest to prawdziwy Neymar, jest to sobowtór Neymara, który jak widać świetnie sobie radzi i naprawdę ludzie, którzy nie śledzą na co dzień piłki nożną, mogą łatwo się nabrać. Mimo wszystko bardzo szanuję Pateca za jego podróże i za jego YouTube channel, w którym naprawdę pokazuje bardzo fajnie podróżowanie. I ta fotka na pewno wpłynęła na wyobraźnię wielu i oczywiście wielu się nabrało. Ale nie my. Lecimy dalej. Polscy szczypiorniści zakończyli Mistrzostwa Europy już na fazie grupowej. Niestety, bolesna porażka ze Słowenią, bolesna porażka z Norwegią. No i ten uratowany mecz o honor z Wyspami Owczymi, które, gdyby z nami wygrały, awansowałyby do następnej rundy. Czy wy sobie to wyobrażacie, że Norwegia odpadłaby na tym etapie Mistrzostw Europy? No chyba nie. Ale co dalej z naszą reprezentacją? Pierwsze dwa mecze dla mnie absolutnie tragedia. Zagraliśmy bardzo źle w każdym elemencie. Kuleje obrona, kuleje bramka, kulało wszystko. Bardzo dużo strat mieliśmy w obu tych spotkaniach z wyżej notowanymi rywalami i naprawdę to aż kuło w oczy. Ostatni mecz o honor dał trochę nadziei w serca, że jednak Marcin Lijewski, czyli nowy trener naszej reprezentacji, były reprezentant, legendarny polski piłkarz ręczny, będzie w stanie poskładać to wszystko do kupy. Na pewno na plus w tym meczu oczywiście nasza dwójka gwiazd, czyli Kamil Sypszak i Szymon Ściczko, którzy we dwóch Wyspom Owczą rzucili łącznie 19 bramek, a to już wpływa na pewno na morale. Ale moim zdaniem te mistrzostwa są absolutnie rozczarowujące, nie wychodzimy z tej grupy, zajmujemy trzecie miejsce i niestety nasza gra skończyła się już na fazie grupowej, a na pewno apetyty były lepsze. Myślę, że trzeba zostawić oczywiście Marcina Lejewskiego na funkcji trenera, żeby on miał więcej czasu na przygotowanie tego zespołu, bo potencjał jest, ale na razie go nie wykorzystujemy. Lecimy dalej. Jakub Rzeźniczak zwolniony z Kotwicy Kołobrzeg. Jakub Rzeźniczak wyrzucony z klubu. Po słowach w Dzień Dobry TVN, w którym jasno zadeklarował się coś w miarę, że nie przyznaje się do swojej córki z drugiego związku. No, co tu dużo gadać, kto ma rację? No wydaje mi się, że oczywiście na pierwszy rzut oka rację ma klub, ale pojawiają się głosy prawników, że klub za coś takiego absolutnie nie może rozwiązać umowy ze swoim piłkarzem, mimo że wizerunek klubu popsuty został oczywiście przez tą rozmowę Jakuba Rzeźniczaka w Dzień Dobry TVN, to klub chyba ze względów tak czysto teoretycznych, nie może po prostu wyrzucić zawodnika. Na pewno sprawa skończy się w sądzie i nie wiem, co będzie dalej z Jakubem Rzeźniczakiem. Umówmy się, nie ma najlepszej prasy, nie ma poparcia kibiców, nie ma poparcia swojego klubu, w którym był kapitanem, no i nie ma poparcia zawodników ze swojej drużyny, bo dochodziły do nas też słuchy, że Jakub Rzeźniczak trenował sam, opuszczał sam obiekty sportowe, nie bardzo chciał nikt z nim rozmawiać. Na pewno sobie trochę namotał w swojej karierze, która jasno dobiega do końca. A co dalej z Jakubem Rzeźniczakiem, na ten moment nie wiemy. Wiemy, że klub bardzo płacił mu duży kontrakt, jak na warunki Kotwicy Kołobrzeg, więc możliwe, że szukał też pretekstu, by do Jakuba Rzeźniczaka się przyczepić i rozwiązać tą umowę. Co dalej? Tego nie wiem, ale dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tej sytuacji. Wiemy, że Jakub Rzeźniczak palnął kompletne głupoty, absurdalne rzeczy w tym wywiadzie, ale czy klub ma prawo zwalniać zawodnika przez takie słowa w wywiadzie w telewizji? Czekam na wasze opinie, ja się z wami żegnam, pozdrawiam was serdecznie, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału. Zapraszam też do kolejnego odcinka. Elo!